Sport oferuje taką jedną niepowtarzalną okazję do tego, żeby osiągać sukcesy w pewien unormowany, usystematyzowany sposób, żeby rozwijać samego siebie, bo te sukcesy, te osiągnięcia zawsze z Wami zostaną, pozwolą Wam być, zostać po prostu lepszymi ludźmi. Ja też tak naprawdę zaczynam w młodym wieku. Na początku była to dla mnie zabawa, frajda, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, no, że tak naprawdę dalej to cieszy i dzięki tak naprawdę trenowaniu zwiedziłam spory kawałek świata, gdzie no, niekoniecznie mogłabym sobie to, na to pozwolić z pieniędzy własnych. Naprawdę zwiedziłam dużą część świata, poznałam różne kultury, także to na pewno przemawia za tym, żeby gdzieś trenować i każdy tak naprawdę, nawet w młodym wieku ma szansę, nie warto poddawać się na samym wstępie. Ja też miewałam kryzysy, chciałam tak naprawdę to rzucić, no to zawsze trzeba być cierpliwym i tak naprawdę walczyć do samego końca o spełnianie swoich marzeń. Ja chciałbym powiedzieć, kochane dzieciaki, że najważniejszy nie jest talent, tylko najważniejszy jest talent do pracy. Im więcej godzin spędzicie na swojej pasji, nieważne czy to jest bieganie, pływanie, czy to jest malowanie, czy cokolwiek robicie, jeśli się pasjonujecie czymś, realizujecie w ten sposób, ćwiczycie ciężko, to naprawdę jest duża szansa, że osiągniecie bardzo wysokie wyniki. Będziecie w tym miejscu, na przykład gdzie ja. Ja byłem słabym zawodnikiem, a teraz jestem trenerem kadry. Byłem na igrzyskach, zdobywam medale ze sztafetą Mistrzostw Świata, Europy. Także ciężka praca, talent, to jest podstawa w odniesieniu sukcesu. No i walczyć, tak? O to lepsze jutro, bo wiadomo, że będąc w domu dziecka, no to ma się w głowie różne rzeczy, tak? No ale mamy takie same możliwości i powinny walczyć, to im tak naprawdę zostaje. To też nawet nie jest istotne, że ktoś pochodzi z domu dziecka, tak, prawda? Tak, oczywiście, tylko to nie ma zupełnie żadnego znaczenia, czy jesteśmy z domu dziecka, czy jesteśmy z normalnej rodziny. Jeżeli mamy tego predyspozycję, jeżeli bardzo chcemy i mamy chęci, to chcieć znaczy móc. Dokładnie.